Cześć, cześć, czuwaj! Witam was w kolejnym odcinku, czyli po paru miesiącach przerwy. To wcale nie jest śmieszne. Tak, wiem doskonale, że to nie jest śmieszne, ale skończyłem swój sezon ślubny i teraz mogę nagrywać filmy! Także wczekujcie, bo już jestem w czasie trakcie montowania trzech filmów. Dzisiejszym tematem jest Black Friday. Mam nadzieję, że powiedziałem to dobrze, albo czekajcie, bardziej reklamowo. Black Friday! Przeceny, super promocje, skorzystaj koniecznie, tylko u nas! Yes! 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 Słyszymy to na każdym kroku, słyszymy to po prostu wszędzie, w radiu, widzimy to na banerach, w reklamie, TV, po prostu wszędzie. Ale właśnie o to chodzi. Dlaczego istnieje ten Black Friday i po co? I dlaczego on jest taki zajebisty? A teraz powiem wam prawdę. Black Friday jest super, bo korzystają na i my, i wy, i oni, i wszyscy. Całkiem serio. Powiem wam z perspektywy mnie jako kupującego i jako przedsiębiorcy. Korzystam z Black Friday już dzisiaj, bo jest jeszcze czwartek, a wy to oglądacie jutro, czyli w piątek. Już dzisiaj moja dziewczyna rano napisała: Mateusz, weź zobacz te buty, Mateusz, kupię, one są dzisiaj już takie tanie. Tylko pamiętaj, wpisz koniecznie kod promocyjny Black. Rzeczywiście, no niektóre ceny są dużo lepsze niż widzimy na co dzień. Niektóre sklepy oszukują i podwyższają cenę szybciej, żeby później tylko niby obniżyć. I co jest ciekawe, u nas w Polsce wcale nie ma takiej dużej promocji. No bo tam wiecie, 10, 20, 30, niby 50% to jest nic. To co jest w Stanach, to jest dopiero zakupowe szaleństwo. Niesamowite co tam się dzieje, naprawdę, ja jestem po prostu w szoku. Mam nadzieję, że i kiedyś może u nas tak będzie, bo wiadomo, do nas wszystko przychodzi później i tak powoli zbliżamy się do tego, co jest na zachodzie. Nie zawsze, ale w wielu sprawach tak jest, nawet w przypadku Halloween. No, u nas jest to coraz bardziej popularne, ale wiadomo, w Stanach jest to zupełnie coś innego. No dobra, wracajmy do tematu Black Friday. Ja już z tego korzystam i czasami sam lubię coś kupić zajebistego i fajnego. Ale jako przedsiębiorca, jako fotograf i usługi, które świadczy moja firma, również sprzedaję produkty i daję naprawdę, staram się specjalnie dawać duże upusty właśnie dlatego, żeby skusić potencjalnego klienta. Przede wszystkim fajne jest to, bo przynajmniej w moim przypadku i na pewno wiele innych firm ma podobnie, jeżeli świadczymy jakieś usługi i mam jakieś pojedyncze wolne terminy, to dlaczego nie miałbym dać jakieś super mega zniżki i oferty właśnie na przykład tego dnia Black Friday, żeby zapełnić sobie kalendarz. Zasada jest prosta. Wolę zarobić cokolwiek niż nic. Wiadomo. Proste. Dlatego właśnie Black Friday jest zarąbisty i przyznam, że jest to super fajna rzecz. I już dzisiaj zapraszam was do skorzystania promocji w mojej firmie. Na usługi fotografowania, filmowania, wynajmu samochodu, pokazu fajerwerków, wynajmu fotobudki czy napisów love. What? Tak, tego trochę jest. Na wszystkie usługi daję zniżkę. Na wszystkie. Wiecie co, Black Friday jest jeszcze zajebisty pod tym względem, że wielu ludzi może nawet sprzedać swoje produkty nawet po cenie zakupu. Czyli można powiedzieć, że nikt na przykład nic nie zarobi, pozbywa się swoich rzeczy z magazynów, żeby nie siedziały, żeby móc nową kolekcję wprowadzić. Dlatego jest naprawdę fajna rzecz. Spotkałem się z kilkoma znajomymi i powiedzieli mi, że Jezu, już tego nie mogę słuchać, ja już mam dość tych reklam, to jest po prostu wszędzie na każdym kroku. Tak, tak, też to widzę, no. I nie ukrywam, że jedna marka mnie denerwuje, bo jak ja słyszę w radiu, bardzo często słyszę tą markę, żółte logo mają, nazywają, w nazwie mają coś tam ekspert, nie się domyślacie, o kogo chodzi. No przecież jadę samochodem, to oni każdego tygodnia, nawet jak nie ma Black Friday, mają super promocje, super niskie ceny, tylko u nas obniżamy w ten weekend, super nocne przeceny, ja, świąteczne przeceny, Black Friday trwa u nas od dzisiaj, ble, ble, ble. Ja u nich osobiście nie robię zakupów, bo tego nie da się słuchać i mam wrażenie, że oni mają przeceny przez 365 dni w roku, więc coś tu jest nie halo. No przy okazji, skoro to nagrywam, to chciałbym wam powiedzieć, że tak, tak, wracam właśnie do tego YouTube'a i wyczekujcie, bo w najbliższych paru dniach będą kolejne filmy. Naprawdę, montuję już teraz kilka filmów. Także będzie fajnie. Wiem, że niektórzy z was pisali do mnie na Instagramie, a propos Instagram, zapraszam. Pisaliście do mnie na Instagramie, że oczekujecie właśnie nowych filmów, znaczy wyczekujecie, więc tak, jestem, wracam, witam was serdecznie na moim kanale. Kolejny sezon Mateusz Strawał Vlogs. Czas zacząć. Trzymajcie się, do zobaczenia i życzę dobrych zakupów ten weekend!